Witajcie. Po wczorajszym odcinku było duże poruszenie, a co, a jak, gdzie i kto, z kim. Jeśli chodzi o ten nowy kontakt z ojcem Pio, to nie jest tak, że my nie mamy kontaktu z ojcem Pio. Kontakt mamy poprzez modlitwę, intencje. Chodzi o przywrócenie jakiejś formy kontaktu, która by była bardzo taka namacalna, wskazana do dalszego progresu, jeśli chodzi o wyjście stąd i powrót do domu. Ja rzuciłem takie hasło, że może jakiś śpioch zostawiony jest przez ojca Pio, w sensie, że ktoś ma jakieś materiały i czeka tylko na odpowiedni moment. Dla tych, którzy nie rozumieją tego, siostra Rita Montelli, o której wam mówiłem, miała ponad 100 16-kartkowych zeszycików. I na tyle, na ile mogła, tam zapisywała. Dwa zeszyciki trafiły do osób świeckich. Na zasadzie, a przechowaj przez tydzień, ja to później zabiorę. I zostały, dzięki Bogu. Tylko treść dwóch zeszycików jest znana. I to właśnie z tych zeszytów się dowiedzieliśmy, że to, co mówi Wiesiu, to, co mu ojciec Pio przekazał, jest prawdą, że kiedy on cały czas bilokował, poruszał się do kilku miejsc, siostra Rita przez 50 lat codziennie od 23 do 3 nad ranem w duecie bilokowała po planecie. Ale opisy tego są w tych 100 zeszytach, na których Kościół położył rękę. Opiekun duchowy, który posiadał te zeszyty, zaraz po tym, jak mu nakazano je zwrócić, dosyć szybko odszedł z tego świata. Nie będę drążyć tego tematu, mam za mało informacji, co i jak. I właśnie o coś takiego. Wyobraźcie sobie, że skoro z tych dwóch zeszytów się dowiedzieliśmy tak nieprawdopodobnych rzeczy, to wyobraźcie sobie, jaka wiedza jest ojcu Pio w tych pozostałych ponad 100 zeszytach. No ale może jeszcze są jakieś inne zapiski, informacje, może jakieś osoby były przygotowane, żeby też powiedzieć, przekazać, żeby dalej pociągnąć ludzkość i system miłości do góry. W buddyzmie to dosyć praktycznie rozwiązano, w takim dużym uproszczeniu, to się nazywa termy. I tak jak był holokaust buddystów, kiedy islam tam najechał, drogocenne nauki, bo wiadomo, że można było wybić całą linię nauczycieli, mistrzów, były przechowywane w dwojaki sposób. Albo były na poziomie subtelnym, eterycznym, była taka biblioteczka schowana, jakby poza ciałem. I niektórzy byli naznaczeni, dostawali tą łaskę, że mogli te termy odnaleźć jakby w innym wymiarze i przedyktować z powrotem te nauki. Albo tak jak zwoje z Morza Martwego, w amforkach były teksty buddyjskie chowane i tylko właśnie osoby, które dostały cynk od mistrzów już z drugiej strony, wiedziały, gdzie pójść i wykopać te cudowne nauki, żeby dalej linia tradycji była przekazywana. Więc to o coś takiego chodzi. Nie wiemy, jaka to forma będzie, natomiast zależy nam bardzo, bo jest pewien poziom jak gdyby świadomości osiągnięty. Cudowny w taki cudowne spostrzeżenie Sławek w swoim filmiku ostatnim umieścił takie autoironiczne, ale to dotyczy nas wszystkich. Że zamiast pytać o istotne rzeczy, pytali się ludzie o to, czy kupić zielone, czy czerwone wiaderko. My się wszyscy z tym zmagamy. My się wszyscy z tym zmagamy, i Sławek, i Wiesiu, i ja, i wy, z tą mgłą zaciemnienia, z tym brakiem świadomości. Ja pomimo tego, że trenuję kilkadziesiąt lat, mam pewne umiejętności, też się muszę z tym zmagać. Żeby być cały czas ustawicznie przytomnym, wiedzieć, co się wokół mnie dzieje, być skupionym, zachować fokus na źródle, na rodzicach, a mimo wszystko człowiek odpływa. Wyobraźcie sobie, jaki problem mają ci, którzy są zaszprycowani,
ci, którzy, no bo na przykład no, polskie społeczeństwo i na świecie to jest raczej społeczeństwo ćpunów. No, widzicie, jest aptek. Ludzie cały czas jadą na psychotropach, a to alkohol, a to jakieś inne rzeczy. Więc ludzie są w zamgleniu. Okupant, czy to w czasie II wojny światowej, czy w czasie rozbiorów, zapewniał Polakom dużą ilość alkoholu, po to, żeby właśnie naród był w otępieniu. I teraz to samo się dzieje. Media, szpryce, różnego rodzaju toksyczne substancje powodują zaciemnienie tego obrazu. Ojciec Pio, tak jak wam o tym wspominałem, też z tym się borykał. Z racji umów, które zawarł, no musiał być posłuszny przełożonym. Tacy ludzie, ponieważ są emanacją prawdy, błogości i świadomości, jak coś mówią, to nie kłamią. Więc jeśli złożył śluby, że przełożony mu coś tam każe wziąć, to przez ostatnie kilka lat był przecież faszerowany barbiturantami, środkami psychotropowymi i to lekarze włoscy potwierdzili, że on chodził przez całe życie z wiecznym zawałem serca i pod koniec życia zmagał się, no bo oni wiedzieli, co to za leki były. One szkodziły, to oni nie mają nic wspólnego ze zdrowieniem ojca Pio. I to możecie z oficjalnych już katolickich opisów znaleźć, że walczył z otępieniem narkotycznym. Wyobraźcie sobie, jaką niesamowitą siłę woli miał, że przebijał się przez to i w miarę normalnie funkcjonował, tak to wyglądało dla osób z zewnątrz, że pomagał, uzdrawiał, cały czas wspierał. Także dobrze też by było, oprócz tej intencji, którą bardziej będziemy teraz akcentować, żeby ten kontakt w formie takiej, jak Góra poweźmie, był, żeby też przyjrzeć się świadomości. No bo jeśli, pamiętajcie, do Pani Krysi tam na kilka minut wchodzili ludzie i znowu kilka minut i następny. Chodzi o to, żeby tych kilku minut nie tracić, bo są no, tak bezcenne jak życie wieczne. I żeby trenować totalną świadomość. Prawda? No, ja wam tego życzę, żebyście byli i sobie też życzę. W każdym momencie emanacją świadomości, błogości i prawdy. I wtedy jak się wchodzi na przykład na takie spotkanie, czy szukamy czegoś, to jak jest wyostrzony umysł, to nie marnujemy tego czasu. To jest święty czas. Nie marnujemy go. To jest tu niesamowita łaska dana, że możemy mieć kontakt z mistrzem. No, do niektórych przychodzi Jezus, do niektórych przychodzi Maryjka, do niektórych przychodzi Budda, Kryszna. I to są niesamowite momenty i trzeba, no wypadałoby, może nie trzeba, ale wypadałoby je w 101% wykorzystać. Ten przykład Rity dałem dlatego, że to jest no, rzecz nowa, nawet tak jak powiedziałem wam, Dziwisz o niej nie wiedział. To ona zatrzymała, siostra Rita Montelli, tą rękę Akczy, żeby nie dobił papieża. I nikt w Polsce też o tym przez tyle lat nie słyszał. Więc na pewno są jeszcze inne źródła informacji, inne źródła do nauczania. Na razie wszyscy jesteśmy na tym poziomie i grzejemy sandały w blokach startowych, aby pójść troszeczkę dalej. No i fajnie byłoby się też przygotowywać. Oprócz takiej intencji, dobrze, no bo pytania możecie zadawać przecież w czasie modlitwy, prawda? Możecie w czasie modlitwy zadawać. Przygotujcie się do zadawania mądrych pytań, naprawdę mądrych pytań, żeby nie marnować tego czasu, żeby być totalnie przytomnymi. Jako taki trening, jak bardzo otumanieni jesteśmy, to taka forma wprawki, ja powieszę jeden link taki dla smaka pod filmikiem i adres do takiej polskiej platformy na YouTube, kanału Ewa Ranon.
system miłości. Wyobraźcie sobie, że pani Krysia, Wiesiu, Sławek i wiele osób wykonało fantastyczną pracę. Prawda? Pani Krysia odpisywała na tysiące listów, udostępniła mieszkanie, ludzie przychodzili na tyle, na ile mogli, zwiększali swoją świadomość. Takich grup jest więcej na planecie, które też może nie tymi metodami, ale w tym samym kierunku dążą i niektóre grupy wykonały sporo pracy. I jedną właśnie z takich grup jest grupa Eva Rannon. Przy okazji wam powiem o innych. I właśnie są te linki, żebyście zobaczyli, jak bardzo ludzkość jest otępiała. Jest to celowe, prawda? Że w takiej malignie ludzie funkcjonują. I naprawdę dotyczy to wszystkich. To nie jest tak, że jak ktoś się przebudził, to już jest och i ach. Wszyscy mamy te same problemy. Ja, Wiesiu, wy. Tylko w różnej skali, ale z podobnymi oporami natury matrixowej się zmagamy. Dlatego powieszę coś, co może być lekko szokujące. Niektórzy pewno te informacje już znają z innych źródeł. Kiedyś Balt 4 lata temu wystartował z takimi zajawkami i to już było poważnym szokiem, prawda? Hipoteza czasu widmowego, że to, co później Skwarek i reszta rozwijała, że cała chronologia jest w ogóle z palca wyssana, cała historia jest fikcją. I sobie przypomnijcie, jak chodziliśmy do podstawówki, co nam wtłaczano, a tutaj wam dam taką formę może jeszcze bardziej szokującą, żeby się obudzić i wtedy widzimy, które pytania są zbędne, a które są kardynalne, istotne i najbardziej potrzebne, żeby się jak najsprawniej stąd ewakuować. Także polecam lekturę. Podejrzewam, że wam to zajmie z 2 tygodnie, bo to jest tam 20 filmów po 1,5 godziny mniej więcej. Ale jest to materiał naprawdę, który może was zainspirować. Może zainspiruje też Sławka. Sławku, pozdrawiam ciebie. Zadajesz pytania dotyczące właśnie... Zadawałeś pytania Ojcu Pio dotyczące kształtu Ziemi, tego co i jak, kto z kim. Więc może ten kanał Eva Rannon też i ciebie zainspiruje, abyśmy byli na jednym stopniu wyżej, jeśli chodzi o przygotowanie do następnego poziomu nauczania. Prawda? No bo to nie jest koniec, prawda? To nie jest koniec, to jest rozgrzewka. Rozgrzewka i trzeba teraz zafiniszować. Więc każdy z nas będzie dawał z siebie wszystko, żeby swoją świadomość utrzymać. Jasny, konkretny imperatyw, dokąd zmierzam, no, bo już wiemy skąd jesteśmy, wiemy z grubsza kim jesteśmy teraz, dokąd zmierzamy i chcemy to zwieńczyć sukcesem. Także polecam wam lekturkę tego kanału, który będzie pod. Pierwszy odcinek dam taki wybrany losowo na smaka, żebyście wiedzieli ogólnie o czym jest ta platforma, ten kanał. I jak zorientujecie się, że wam się obwody przepalają, no to znaczy, to będzie dobry kierunek. Jeszcze raz wam życzę tego, żebyście byli emanacją prawdy, świadomości i błogości. I co? I do przodu. Alleluja. Jedziemy. Do miłego.